Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3 The Frozen Throne. Tym razem mamy krótki przerywnik po poprzedniej rozgrywce. Uciekło mi słowo. Tym razem widzę, że to będzie Tyrande i Malfurion, tudzież Shando, który z Furiona stał się Malfurionem, nazywany też Shando, whatever. Chyba dostał inny głos. Twoi druidzi z pewnością coś wymyślą. Może i serio, Tyrande też dostała inny głos. Przepraszam, że ci przerywam, Shando. Tyrande ma głos Sylvanas. Ta tutaj nalegała na spotkanie z wami. Mhm. Kim jesteś, dziewczyno? Jaka to pilna sprawa cię sprowadza? Służę strażniczce Shadowsong, która poprzysięgła schwytać Illidana zdrajcę. Illidana? Wyjaśnij to. Wyjaśnij to natychmiast. Wybacz mi, Shando, ale twój brat wyrwał morzu ogromną armię i ukradł potężny demoniczny artefakt. No to się zgadza niestety. Moja pani w tej chwili walczy z nim na tamtych wyspach i potrzebuje natychmiastowego wsparcia. Ups. Wesprę ją więc. Osobiście poprowadzę moich strażników. Nie, kochana. Druidzi i ja poradzimy. To ja go uwolniłam. Ojej. Odpowiedzialność spoczywa więc na mnie. Popłyńmy więc razem. Jeśli ta dziewczyna mówi prawdę, to Majew będzie potrzebowała każdej. To się zgadza. Nawet więcej niż pary. Nawet cztery kopyta się przydadzą XD. Co to będzie? Rozdział 5. Wyrównanie szans. Dzień później na brzegu wyspy Majew i resztki obserwatorii kusiłem przetrwać. Aha, okej. Czyli pewnie główna obrona, dopóki nie przybędzie... Malfurion. Trzymajcie pozycję. Jeśli bogini pozwoli, to Shando Stormrage przybędzie. Oj tak. I ta muzyka taka fajna. Lądowanie odbyło się bez problemów. Boję się jednak, że część naszych okrętów mogła trafić na okoliczne wysepki. Nie chcę pozostawiać żadnych żołnierzy bez pomocy, ale nie możemy na nich czekać. Moje zbadały sytuację. Rogów nie dorobił? Wiem, gdzie stacjonują wojska Majew. Odpierają właśnie atak wroga. Żeby do niej dołączyć, musimy przebyć dżunglę. Okej. Może siły natury przyspieszą nasz powrót. No ładnie. Śpieszmy się. Nie sądzę, aby wojska Majew długo jeszcze wytrzymały. Rozumiem, że możemy używać sobie tylko spara do przechodzenia. Co grozi tej krainie? Dobrze. Ciebie daję pod kontrolę. O Jezus, ja jeszcze muszę ogarniać w tym samym momencie bazę Majew. Coś jest. Wy chyba jesteście jacyś naśpani w tym momencie. No nieźle. Jak ja nie lubię czegoś takiego. Ale to i tak za każdym razem mówię. Dobra, w prawo. Drzewce będą prowadzić mnie najkrótszą drogą. Dziesiątka i dziesiątka, no to nie jest ze wsparcie będzie w sumie. Co to za jednostki? On mi tak powie. Cóż to za paskudne węże? Nie wiem, wydają się jednak w jakiś sposób znajome. Przeklęte nocne elfy. Mhm. Jesteśmy na Dali. Jesteśmy przyszłością. No nieźle. Dora. Bezczeszczą. Oj, halo. Święty Gaj. Szybko. Na pomoc Majew. Dobra, no zrobię sobie może to w ten sposób, że pod jedynką będę miał właśnie to, a pod dwójką Majew i jej jednostki. Tak będzie chyba dla mnie najlepiej. Majew. No, może być awatar. Dobra, te jednostki zostały pokonane. Tutaj sobie może dajmy tak. Aha, czemu tam nie przejdę? Droga wolna. Tak, z ciekawości. A, pieniążki, no to pewnie, że chcemy... Ojej! Się dałem nabrać. Nieźle się dałem nabrać. Dobra, Malfurion, nie marnując czasu, zbieraj pieniążki dla Majew. Dobra. Co możemy u Majew zrobić? Więcej jednostek? No chyba tylko, nie? Trzeba więcej drewna. Dobrze, zaraz będziesz miała więcej drewna. Sprawiedliwości stanie się za. Dobra. Coś jest nie tak. O, więcej pieniążków, spoko. Ashteru Danador. Za Kalimdor. Mhm. Ashteru Danador. Natychmiast.
Dobra. No bo to na mnie padło. To jest jakby główny cel. Ojej, nie, 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 nie. Się podlecz bardziej. No dobrze. I teraz tak, więcej chyba ogników dorobimy sobie. Przynajmniej ja tak bym zrobił normalnie. Bo bez tych ogników sobie drzewek nie wybudujemy. Co to jest? Miałem rację. Utknęło tu kilka naszych okrętów. W pobliżu powinni przebywać nasi sojusznicy. Ashenwall. Sojusznicy? Jak ich zobaczysz, to zrozumiesz. Czyżby? Coś jest. Nasi wojownicy zaatakowali. Sojusznicy z Ashenwall. To wydaje mi się, że to tak kojarzy mi się troszeczkę z orkami i ludźmi, ale... Ale nie wiem. Ziemia i ja. Dobra. Nie mogę czekać dłużej. Dobra, kontrol 2. Wy tutaj. No, zbuffujemy sobie te jednostki. Co tu jest? Co tu jest? Tutaj, dobra, tu lecimy. Dobra, tu podlecz. Dobrze, stwórz więcej księżycowych studni i zrobimy. Nie możemy tu budować. Ale wróci już do drzewka. I ty tak samo w sumie. Coś jest nie tak. Dobra. Zadziałało całkiem spoko. Strażniku Gaju. Gajowy. Dobra, więcej morskich olbrzymów. No dużo jest tych jednostek tutaj, ale to nic. No czas, daj, motherfucker. Daj, motherfucker, daj. Dobrze. No jestem ciekaw, co to będą za jednostki. A, ty nie wyjdziesz, bo mamy troszkę za mało miejsc, jakby. Dobra, trzeba iść tędy. Okej. Okay. Możemy iść tędy, nie ma żadnego problemu. Może w sumie jednak jakiś problem jest. Nie wiem. Dobra. Teoretycznie mógłbym pójść Majew w tamtą stronę. Żeby to ona przejęła jakby tamte jednostki. Nie wiem. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Musimy jak najszybciej dotrzeć do bazy strażniczki. Czas na łowę. No nieźle. Dominujemy tutaj czas. Nie, nie zniszcz drzewa, nie zniszcz drzewa. Dwa. Będziesz pod kontrol 4 jednak, pani Maje. Koniec jest coraz bliższy. Czy sen. Dobra. Gdzie będziemy szybciej? Chyba jednak w dół będziemy szybciej szli. Tak mi się wydaje przynajmniej. Myślę, że nawet możemy Majew pójść, tamtych zdobyć. Też będzie spoko. Tak się stanie. Anudora. Marnujemy tutaj czas. Bo tutaj właśnie. O, jest fontanna many. To też spoko. Jest coraz bliższy. Zakończę to. Otóż to. Więcej jednostek zawsze spoko. Zawsze na propsie. Do obrony. Będą cierpieć. No, kto by się spodziewał, że zrobię to, to marwią, nie? Dobra. I dobra. Nie mogę czekać dłużej. Kontrol 2. Zakończę to polowanie. Ej, tu są jeszcze te jednostki jakieś. No dobra. Nie ma problemu. I jesteśmy już przy tej armii. Też spoko. Tu coś jest. Może złoto. Pieniążki jakieś. Torvala Nodora. Dobra. Czas na łowy. Tu wystarczy, że podejdziesz, no powiedzmy. Tam to nasi zaginieni towarzysze. To górski olbrzymi. Ojej, rzeczywiście. Na Elun. Od dawna nie widziałam żadnego z nich. No widzisz, to już teraz widzisz. Obudziło z drzemki wielu naszych przyjaciół. To już teraz widzisz. Czasów. Te potężne istoty z pewnością się nam przydadzą. No, też tak myślę. Mimo wszystko. Zaatakowali wroga. Musimy się śpieszyć. Dobra. Rujonie, podlecz swoją armię. Dobra.
jakoś idzie. Dobra, może nie będziemy mu przerywać tego leczenia. To jest spoko. Aha, i tędy trzeba iść. Czyli ja się troszeczkę pomyliłem w moich obliczeniach. No nic, trudno. Sprawiedliwości stanie się. O, Majew podobnie tutaj widzę. Co? Coś tak. Ojej, golemy, pewnie zaatakujecie nas, nie? Co grozi tej krainie? Ktoś by się spodziewał. Dobra, udało się powstrzymać to. Anudora. Ta misja chyba też nie będzie zbyt długa, chyba że będzie coś właśnie w stylu. Niech więc te potwory zaznają gniewu, jakim pałaś. Zaatakuj bazę, nie? Tak jak teraz widzę. Imię scenariusz. Marnujemy tutaj czas. Dobra, pomagamy naszym. Pomagamy naszym. Na twój znak. Bo to będzie całkiem spoko. W ogóle jaka jest misja? Aha, dotrzyj do bazy Majew. No dobra. Niezbyt trudna misja mi się wydaje. Dobra. Musimy się śpieszyć. Dobra, i mamy to. Ale w ogóle beka, nie? Bo oni już widzą Majew tutaj. Ale. Ale spoko. Nadal walczą. Mam tak słodkie twarze, takie. Kurczę, do skrupania. XD. Myślę, że się nikt raczej nie obrazi, jak on tutaj drzewce sobie postawił, co? Tak myślę. Nie byłoby tragedii, co? O proszę, kto by się spodziewał, że ja tę misję wykonam? Twój budynek jest gotowy, twój budynek jest dobra. Gotowy. I w końcu się znaleźli, mimo że już walczyli razem przed sekundą. Wiedziałam, że przybędziesz, Shando Stormrage. No nieźle. Cieszę się, że zdążyliśmy na czas. Kapłanka Tyrande, dziwię się, że przybywasz tu osobiście. Chcesz się pozbyć tego sumienia? Ale jesteś niemiła. Zrobiłam, co musiałam zrobić, Maja. Jesteś bardzo, bardzo niemiła. Nie masz prawa mnie osądzać. Zabiłaś moje obserwatorki. Tak? Rzeczywiście, ona tam to, wchodziła. Ale czy zabijała Edelfy inne? Żeby uwolnić... Illidana? Nie wydaje mi się. Jakoś niespecjalnie. Majew, jak wygląda sytuacja? Ten obszar jest już pozbawiony jakichkolwiek surowców. Aha. Jeśli chcemy powołać nowe wojska i zaatakować bazę Illidana, to musimy znaleźć jakąś... No przed chwilą zdobyliśmy obóz. Do roboty więc. Okej. Czy to inwazja? Co grozi tej krainie? Natura wzywa? Dobrze, sio. Tam. Cześć! Ashretor Aman. Dobrze, my idziemy tam. Tutaj nam się wszystko robi. Tu zostańcie, no przecież bez przesady. Nie musimy się przemieszczać jeszcze. Coś jest nie tak. Okej, okay, mamy całą misję zrobioną. Dobra. Mamy prawie całą armię, więc teoretycznie mógłbym się już tam wbić. Każdy z was ma swoje ultimaty? Tak, każdy ma. Czyli teoretycznie jesteśmy już w stanie im zagrozić, ich zaatakować tak wprost. Dobra. Podzielimy sobie armię na trzy sektory jakieś tam. I chyba tak będzie najlepiej dla wszystkich. Może najpierw Furion jako strażnik. Taki badass trochę. Moja moc należy do ciebie. Dobra, jesteś pod kontrol 1. Czuwam. Oczekiwanie skończone. Przysięgam do pełni bogini. Dobra. Raczej wszystko powinno paść zaraz. Dobra. Dobra, i to mamy armię pod kontrol 1.
Teraz szukamy armię pod Control 2, ale żeby nie były wszystkie jednostki właśnie typu Majew i tak dalej, zrobimy to teraz pod Control 2. Okej. Zmarnowaliśmy zbyt dużo czasu. Im dłużej wstrzymujemy atak, tym potężniejszy staje się Illidan. Musimy uderzyć jak najszybciej, Shando. No. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? I teraz ty z resztkami tworzysz armię numer 3. I let's go. No bo mamy już pełną armię, nawet nie ma sensu co tego budować dalej. Otóż to. Ziemia i ja. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Dobra. Niech tak będzie. Tyrande to samo. A ty tutaj po prostu chodź. No nie powinniśmy stracić aż tak dużo armii, ale troszkę się tam widzę wytraci. Tą bazę zniszczymy całą raczej. Dobra, idźcie to tam zniszczyć do końca. Ty też. No i atakujcie, no bo co nie, będziecie stać jak takie ciołki i kołki. Małe koszta, no nie fajnie. Ale ta część bazy jest cała zniszczona, więc zostaje nam tylko to. Tam widzę bodajże 3-2 budynki, te co atakują, nie? W sensie te malutkie takie. Też nie ma raczej problemu z tym. Okej. Zbuffujmy drzewo wieków. Jak najbardziej. Zbuffujmy to. Tylko za chwilę. Dobra, teraz. Aha, atakują nas tam. Dobra, Majew zostanie. Za strażników. Za sprawiedliwość. No nieźle, uciekajcie. Oj. Oj. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Harambe. Co ty tu robisz? Harambe. To nie jest twoja wojna. Ty niszcza. Uwolnienie cię było błędem, Illidanie. Widzę to teraz jasno, stałeś się potworem. Potworem? Uważasz mnie za potwora? No, tak jakoś. Zawsze się o ciebie troszczyłem. Chciałem jedynie udowodnić swą potęgę i wartość. No, tak średnio. Sama potęga nie zastąpi prawdziwej siły, Illidanie. Dlatego też przedłożyłam ponad ciebie twojego brata. Czyli wybrała jego brata jako faceta swojego. XD, nie? Nieźle. Czas na łowy. No cóż, skoro tak, to trudno. No, kocha innego, no... No cóż, ja nic o to nie powiem, nie mam na to żadnego wpływu. Możecie co najwyżej wyleczyć to. O, na przykład w ten sposób. Dobra, no i co, wbijamy się w nich konkretnie, tak? Bogini wzywa. Dobra, no to go. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Musimy się śpieszyć. Dobra, Malfurionie, ty tam mógłbyś się wbić konkretniej, stworzyć kilka takich i zacząć leczyć armię. Też tak myślę, że będzie spoko. Dobra, zaraz będziesz mógł użyć tego, dobra. Wy się zmieńcie i zacznijcie wyć. Dobra, w ten sposób jesteśmy w stanie całą armię zniszczyć. Praktycznie. Leczyć całą bazę. Jeszcze nie czułem się, przepraszam. Aha. Dobra. No i teraz opętaj, oplącz, czy to, co tam robisz z tą kopalnią. Czy no, nie, tak mi się wydawało, że jakby... No te jednostki już nie są nieaktywne, jakby... Nie wiem, no są wrażenie jakby... O, przykro mi Illidanie. Zabiłeś brata, Malfurionie. No i co, to już koniec, no Illidan umarł, no i tyle. Co ja bym to tutaj dużo mówił? Dobra, zniszczcie najpierw może ten budynek. To jakiś podstawowy budynek jest.
Aha, koniec misji przez przypadek zrobiłem. No dobra, trudno. Dobra. Easy peasy. Nie powiem, że nie, bo tak. Oj, oj, oj. Oj tak. Walka u twego boku była dla mnie zaszczytem, Shanda Stormrage. Jeszcze daleko. Oj tak, to się też zgadza. Nikt nie schwytał ani nie zabił Illidana. Znikła też Tyrana. A nie zniknęła? No cóż. Ouu, czyżby? Pokaż się, Illidanie! To już koniec! Ależ wręcz przeciwnie, moja kapłanko. Aha. Szkoda, że nie mogłaś zobaczyć całej sprawy z mojej perspektywy. Teraz wraz z całym światem zrozumiesz, do czego jestem zdolny. Ashkarat! Ashkarat. Bracie, co tu robisz? Oj. Przybywam, aby cię powstrzymać, Illidanie. Zamiast wypędzić, powinienem był wsadzić cię z powrotem do klatki, gdy miałem ku temu okazję. Okazałem słabość. Poprzysiągłem służbę nowemu panu, bracie. Nowy pan? Muszę wykonać w jego imieniu wielkie zadanie. Przykro mi. To chyba król Lisz, ale mogę się mylić. Nie pamiętam dokładnie. Szyków. Aha, no nieźle. Nie martw się, kochana. Przepłynął przez deski. No nieźle. Gdziekolwiek by nie uciekł. Kontynuuj. Dobrze, fajnie, że się wszystko tutaj poukładało. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.